Fundamentem państwa musi być obywatel wolny, świadomy i ze swego losu zadowolony. To słowa Wincentego Witosa, przywódcy chłopskiego i trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej. O tym, jak wygląda rolnictwo w XXI wieku i czego rolnikom jeszcze brakuje, by ze swego losu byli zadowoleni, rozmawiali dziś w Wierzchosławicach, skąd Witos pochodził, uczestnicy debaty zorganizowanej dla uczczenia 142. rocznicy urodzin legendarnego przywódcy chłopów. Tak wiele osób, środowisk i organizacji społecznych oddaje mu hołd, przypomina jego słowa i dokonania. Wincenty Witos, jeden z najbardziej znanych i zasłużonych działaczy niepodległościowych i ludowych, całą swoją biografią potwierdził znaczenie wartości, które wyznawał i którymi służył. Tym skuteczny mógł zabiegać o społeczno-polityczne upominanie chłopów, o uczynienie ich świadomymi. Będziemy wspominać historię i podkreślać znaczenie, ale nadawać to, czym jest nadal przesłanie Wincentego Witosa, czyli bycia liderami na polskiej wsi, rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozpoczynamy realizację obietnic, rozpoczynamy realizację dobrej zmiany również dla rolnictwa. Już teraz udało się zwiększyć dopłaty do paliwa rolniczego na rok następny do pełnej złotówki za litr. Bardzo zaawansowane są prace nad bardzo oczekiwaną i pilną ustawą o ochronie ziemi. Wszak 1 maja 2016 roku jest bardzo blisko. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy zaawansowani w tych pracach. Oczekujemy na wszelkie uwagi i konsultacje również z Państwa strony.